za kogo ludzie mnie uważają, a za kogo wy mnie uważacie? Te pytania Chrystus zadał pod Cezareą Filipową swoim uczniom, ale zadaje też każdemu z nas. Jak na te pytania odpowiadamy? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest program Ja Katolik na kanale PCH24TV. Figura świętego Michała Archanioła, jak zwykle ze mną. Ja nazywam się Krystian Kraciuk i pragnę rozpocząć ten program od serdecznego podziękowania wszystkim Państwu, którzy obejrzeli nasz pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Kto zabił Jezusa? Wiem, że tych ludzi były dziesiątki tysięcy i dostaliśmy naprawdę setki, tysiące komentarzy, w 99% pochwalne. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że Państwo zdecydowali się wesprzeć tę produkcję. To po pierwsze dla tych wszystkich, którzy wsparli właśnie i mają już dostęp do wszystkich 6 odcinków. Już są nawet tacy najbardziej entuzjaści, powiedziałbym, tego projektu, którzy obejrzeli wszystkie 6 odcinków, napisali do mnie z podziękowaniami. Ja te podziękowania składam raz jeszcze Państwu, bo bez Państwa naszej telewizji by nie było. Tu garść komentarzy z YouTube'a, bo tam ogląda większość ludzi. M-Mail 14781, bardzo piękna opowieść, obaj panowie wiedzą, emanują, panowie oczywiście Lisicki i Chrostowski. Pan Lisicki zawsze mówi Pan Jezus, nigdy Jezus samo. To może być pouczające dla wielu, bo często słychać Jezus to, Jezus tamto, a to przecież nasz Pan i Bóg. Dzięki wielkie za wspaniałą audycję. Miło było też usłyszeć śpiew znanego mi organisty klasztornego i zobaczyć migawki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Pozdrawiam, Bóg zapłać. Pozdrawiamy serdecznie. Adam Sztewko pisze, to wielka intelektualna rozkosz móc słuchać obu panów, księdza profesora i redaktora. Tak, drodzy Państwo i Panie Adamie, ja mówiłem o tym, że kiedy planowaliśmy, wyjeżdżając do Jerozolimy na te kilka dni nagrań, zrobić film 50, może 60, może 70-minutowy, było właśnie tak, że olśniła mnie wręcz ta intelektualna rozkosz, która do moich uszu docierała i do uszu całej ekipy kręcącej w Jerozolimie, dlatego zrobiliśmy serial, dlatego jest to 6 odcinków. Magda M. pisze, niezwykle wciągająca uczta intelektualna i kopalnia wiedzy na pytania, które sobie stawiamy odnośnie wydarzeń z Biblii. Bardzo dziękuję za tę produkcję. Joanna Teresa, przepiękne pod względem treści i estetyki wizualnej. Ksiądz Chrostowski, redaktor Lisicki, co za duet. Też się z tego bardzo ucieszyłem, kiedy obaj zgodzili się na wzięcie udziału w naszym projekcie. Ula Sarna, wspaniała, bogata katecheza. Czuję się, jakby ktoś otworzył mi oczy na zdarzenia sprzed 2000 lat, na słowa Pisma Świętego. Jak najwięcej osób, szczególnie tych młodych, powinno obejrzeć ten serial. Niech Bóg błogosławi twórcom dzieła. Dziękujemy za dobre słowo. Też bym chciał, żeby jak najwięcej osób obejrzało ten serial. Docierają już do mnie nawet pomysły takie, żeby katecheci podczas Wielkiego Postu puszczali odcinki na lekcjach religii. Nie mamy nic przeciwko. Szanowni Państwo, zwracam się do katechetów, bo wiem, że takie pytania były. Jeżeli odcinki są już na YouTubie, to bardzo proszę z nich korzystać i można je omawiać oczywiście z młodzieżą. Emilia, idealny serial na Wielki Post. Dziękuję, mam ciarki, gdy słucham lektora czytającego Słowo Boże. No właśnie, drodzy Państwo, lektor czytający Słowo Boże w naszym serialu dokumentalnym to jest pan Dariusz Kowalski. Pana Dariusza Kowalskiego można kojarzyć z bardzo wielu aktywności artystycznych. Natomiast myślę, że najszerszą popularność pan Dariusz zyskał dzięki serialowi Plebania. Grał tam tego złego człowieka, Janusza Tracza. To jest o tyle istotne, że proszę zobaczyć, jak los bywa przewrotny, jeżeli chodzi o artystów. Bo w tym samym czasie, kiedy serialowy Janusz Tracz, czyli pan Dariusz Kowalski, nagrywał dla nas, dla PCH24TV, słowa Pisma Świętego, które towarzyszą Pawłowi Lisickiemu i księdzu profesorowi Chrostowskiemu w naszej produkcji. W tym samym czasie pan Włodzimierz Matuszczak, czyli aktor grający księdza w Plebanii, ogłaszał co? Apostazję na lewicowych portalach internetowych. Jakie to przewrotne. Rafał Synowiec, bardzo dobra produkcja, dziękuję. Osobiście przeszkadzają mi w słuchaniu rozmówców fragmenty filmu przedstawiające misterium męki pańskiej z Kalwarii. To odmienna estetyka. Otóż tak. Tak, panie Rafale, estetyka może być odmienna, ale użyliśmy jej w sposób absolutnie zamierzony. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy pokazać, że to, co wydarzyło się 2000 lat temu w Jerozolimie, wciąż ważne jest dla ludu Bożego na każdym poziomie i tym wysokim, intelektualnym, już najwyższym, jaki sobie można wyobrazić, czyli w rozmowie naszego duetu przed kamerami Lisicki, ksiądz profesor Chrostowski,
ale też dla prostego ludu, który kroczy co roku ulicami, uliczkami, pagórkami, lasem w Kalwarii Zebrzydowskiej czy w Kalwarii Pacławskiej i tam od lat, od wieków oddaje się tej, wydawałoby się z pozoru, prostej pobożności, jaką są misteria pasyjne. To miało to wszystko połączyć. Proszę na to spojrzeć w ten sposób. Basia Surzyn. Dziękuję za głębokie, przejrzyste spojrzenie na kulisy zdrady i sądu nad Jezusem. W ukazanym dramacie nędzy ludzkiej można się przejrzeć jak w lustrze. Tym mocniej odsłania się majestat Boga Odkupiciela. Budująca rozmowa wraz z obrazami, kadrami z Getsemani i scenerią kalwaryjskiego Misterium Męki Pańskiej. No widzą Państwo, niektórym Kalwaria Zebrzydowska i Pasławska się podobają w tym filmie, innym mniej. Tu jest mi miło, że pani Barbara uważa, że wpłynął ten serial dobrze na jej duszę. Już będę kończył te, żeby Państwo nie odebrali tego jako przechwałki. Chcę tylko pokazać, że to, co robimy, ma sens dla wielu ludzi, bo naprawdę dostaliśmy wiadomości z podziękowaniami za pierwszy odcinek bardzo, bardzo, bardzo dużo. W dwóch kwestiach, Disastercony pisze taki komentator, w dwóch kwestiach warto polemizować z treścią filmu. Jeden, co by było, gdyby Żydzi przyjęli Pana Jezusa? Mówiąc krótko, nie byłoby zbawienia od grzechu. Dlaczego? Arcybiskup Shin przypomniał, że Biblia uczy, iż nie ma zbawienia od win bez przelania krwi, bowiem życie człowieka jest we krwi, a pompuje ją skażone grzechem pierworodnym serce. Grzech krąży skrycie przez pokolenia, manifestując się czasem. Wszystkie proroctwa wypełniły się w Jezusie Chrystusie, stąd też nie mogło być inaczej, nawet o jotę, niż zapowiedział Bóg ustami proroków i psalmistów. Tak, zgadzam się i o tym będą kolejne odcinki, między innymi odcinek czwarty, o którym już kiedyś Państwu wspominałem, że będzie moim ulubionym. To jest godzinny, ponadgodzinny odcinek o tym, jak wszystkie proroctwa Starego Testamentu musiały sprawdzić się w Chrystusie i jak niektóre z nich są do dzisiaj fałszowane przez tych, którzy Chrystusa odrzucili. Jeszcze nie potraficie robić produkcji na poziomie National Geographic. To jest argument, to jest komentarz, który najbardziej mnie poruszył, bo się z nim oczywiście zgadzam. Szanowni Państwo, ale co zrobić, żeby PCH24.pl, nasza telewizja internetowa zatrudniająca 5 ludzi i portal zatrudniający około 15, żeby mógł robić produkcję na poziomie National Geographic, gdzie w samych napisach końcowych każdego odcinka jakichś takich produkcji dokumentalnych jak nasza jest osób kilkadziesiąt albo ponad 100. No, drodzy Państwo, trzeba budować silne katolickie media. Nie będzie tych silnych katolickich mediów niezależnych, żeby była jasność, od wszelakich czynników instytucjonalnych typu partie polityczne, państwo i kurie biskupie, no bo jak wiadomo, kurie istnieją od lat, a takiego serialu żadna nie zrobiła. Co zrobić zatem, żeby budować te silne media? Trzeba wesprzeć PCH24.pl i ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili w kontekście tego filmu, mogą to zrobić w tej chwili. Zachęcam od razu teraz do przejścia do linku pod tym materiałem i wsparcia naszej produkcji. Wszystkie 6 odcinków dla Państwa można uzyskać od ręki i pomóc nam budować media, które być może kiedyś, kto wie, warto marzyć, staną się odpowiednikiem katolickim dla National Geographic. Jeszcze rzeczywiście nam do tego daleko. Jesteśmy po premierze pierwszego odcinka, w najbliższy piątek, w pierwszy piątek miesiąca, ale drugi piątek Wielkiego Postu będzie odcinek drugi pod tytułem, no właśnie, zobaczcie Państwo sami fragment początkowy drugiego odcinka. Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. Pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego.
Historycy od niepamiętnych czasów spierają się o to, co tak naprawdę było główną przyczyną procesu i skazania Chrystusa. No i z tych różnych teorii możemy powiedzieć, że kilka jest chyba najważniejszych. One wszystkie są oparte oczywiście na przekazach ewangelicznych. No więc po pierwsze, to wynika z lektury Ewangelii według świętego Jana. Tą główną przyczyną byłoby wskrzeszenie Łazarza. Pan Jezus po 4 dniach oczekiwania przybywa do Betanii, wskrzesza Łazarza. Tam są zgromadzeni Żydzi, którzy widząc ten cud, zaczynają się zastanawiać, czy to nie oznacza, czy to nie jest ta forma właśnie objawienia Mesjasza. Biegną do Jerozolimy, zawiadamiają starszych innych faryzeuszy i również arcykapłanów. Odbywa się to posiedzenie, czy to spotkanie pod przewodnictwem Kajfasza i padają tam te słynne słowa, że lepiej, żeby jeden człowiek zginął za naród, niż żeby miał zginąć naród, i zostaje postanowione, że Pan Jezus ma umrzeć. No ale inni mówią, że ten zapis znajduje się tylko w Ewangelii świętego Jana. W związku z tym odwołują się do pozostałych Ewangelii, no i tam wskazują na 3 w zasadzie takie momenty kluczowe dla zrozumienia przebiegu wydarzeń. Nie taki jak oczekiwano. To jest tytuł 2 odcinka i o tych kwestiach, o których na końcu tego fragmentu mówił Paweł Lisicki, toczy się dalej kwestia, ale między innymi o nich, bo czym Chrystus jeszcze podpadł ówczesnym władzom żydowskim, że tak bardzo, ale to tak bardzo zechcieli go skazać na śmierć, zamęczyć na krzyżu, zabić. Jak na to wpłynęły wydarzenia w Betanii? Bo to jest bardzo ciekawa hipoteza. Jak o tych wydarzeniach, czy za pośrednictwem Judasza dowiedział się o nich Sanhedryn, czy inaczej? Wjazd do Jerozolimy na osiołku. Dlaczego wywołał taki sprzeciw właśnie władz żydowskich? No i wypędzenie kupców ze świątyni. Tutaj będziemy o tym mówić bardzo dużo, ale zobaczcie Państwo jeszcze jeden fragment. Świat żydowski i wtedy, i dzisiaj mimo wszystko jest dość zdyscyplinowany. I chociaż jest duży margines dla pewnej wolności, to na pewno nie ma akceptacji dla swobody. Uznano, że Jezus wychodzi poza te ramy wolności, tak jak oni ją rozumieli, że przestaje mieścić się w ich ramach i pozwala sobie na pewną swobodę, która z religijnego punktu widzenia jest już zagrożeniem. Dlatego, że tak jak oni to widzieli, Jezus uzurpuje sobie godność boską. Otóż to widać powiedzieliśmy od Nazaretu, a potem to stopniowo powraca w rozmaitych miejscach, zwłaszcza przy okazji tych cudów, tych znaków, które czynił. To, co Państwo teraz usłyszeli, to jest oczywiście fragment odpowiedzi, komentarza księdza profesora Waldemara Chrostowskiego na wydarzenia spod Cezarei Filipowej. A więc skoro mówimy o tym, że Chrystus, w tym odcinku mówimy o tym, że Chrystus nie był taki, jak oczekiwano i dlatego zdecydowano się go odrzucić i skazać na śmierć, to przypomnijmy sobie, co pod tą Cezareą Filipową się stało. Otóż fragment Pisma Świętego. Jezus pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Przytoczyłem ten fragment Pisma Świętego nie tylko dlatego, że on występuje jako bardzo ważny element odcinka 2 naszej serialowej, dokumentalnej produkcji, ale także dlatego, żebyśmy my dzisiaj zadali sobie pytanie, kim Jezus Chrystus, Pan nasz, jest dla nas dzisiaj? Za kogo my Go uważamy? Katolicy w Polsce w XXI wieku. I kto ma prawo definiowania tego, kim Chrystus Pan winien dla nas być? Z tego fragmentu Ewangelii spod Cezarei Filipowej wynika, że nie każdy indywidualny uczeń Chrystusa, który za Nim idzie,
nie każdy w swojej głowie, w swoim sumieniu jest w stanie prawidłowo rozpoznać, kim Chrystus jest, a kim Chrystus nie jest. Zwróćcie Państwo uwagę, że Chrystus zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają, i ci wszyscy ludzie podawali nieprawidłowe odpowiedzi. Za Jeremiasza, za jednego z proroków, za Eliasza, za Jana Chrzciciela. To nie były prawdziwe odpowiedzi. Dopiero tych wybranych, tych wyświęconych, grupę zapytał Chrystus, za kogo mnie uważacie wy? I wtedy święty Piotr odpowiada, prawdę, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Te same słowa wypowiedziane przez Chrystusa, jak Państwo pamiętają z pierwszego odcinka serialu Kto zabił Jezusa, sprawiły, że arcykapłan rozdziela szaty, krzyczy, on zbluźnił i winien jest śmierci. Kościół oparty na Piotrze przez 2000 lat właśnie ma prawo, miał prawo i ma nadal prawo definiowania tego, kim Chrystus jest naprawdę, a kim nie jest. I każdy, kto przychodzi do tego kościoła, nawet wysoki kapłan, nawet wysoko postawiony hierarcha, jak ten anioł z nieba mówiący w tej opowieści świętego Pawła, że choćby anioł z nieba przyszedł i opowiedział wam inną Ewangelię niż my głosimy, tak, to ją odrzucacie. I my dzisiaj też musimy tak żyć. Jeżeli Chrystus został nam zdefiniowany przez Kościół przez 2000 lat, nie jako ten, którego imieniu można błogosławić pary homoseksualne, nie jako ten, który akceptuje rozwody, nie jako ten, który uważa, że wszystko jest, każdy grzech jest godzin z automatu przebaczenia i wszyscy idą do nieba. Nie jako ten, który akceptuje czy żąda istnienia wielu religii, uważa, że wszystkie są równe. Nie jako ten, który błogosławi kradzież, również systemową. Nie jako, nie wiem, Chrystus z karabinem, jak w teologii wyzwolenia. Znowu nie jako Chrystus wyłącznie sprawiedliwy, sprawiedliwością ludzką, ale już nie miłosierny, bo Chrystus jest, jak wielokrotnie mówiłem, jednocześnie nieskończenie sprawiedliwy w Bożej sprawiedliwości, jak i nieskończenie miłosierny. To się często zarzuca konserwatywnej stronie, dlatego to podnoszę. Albo wyłącznie surowy sędzia, a nie dobry ojciec. Taki też nie jest Chrystus. Te nasze czasem indywidualne odpowiedzi, które mówią, Chrystus jest moim prywatnym zbawicielem. No nie jest prywatnym, i zbawicielem jest jak najbardziej. Chrystus jest moim osobistym przyjacielem. To też nie jest ta relacja. To jest król, Mesjasz, Zbawca, Mistrz. Tych fałszerstw wynikających z naszych oczekiwań, a przypomnę, rozmawiamy o drugim odcinku serialu Kto zabił Jezusa pod tytułem Nie taki jak oczekiwano. Tych naszych oczekiwań mogą być setki, ale Kościół Chrystusowy, jedyny prawdziwy katolicki, powiedział nam, kim Chrystus jest, a kim nie jest. I teraz, Szanowni Państwo, przechodząc na chwileczkę do współczesności. Trwa proces synodalny. Państwo wiedzą o tym doskonale, bo jak żadne medium, pch24.pl o tym informuje od lat już w tej chwili. Relator generalny, czyli jedna z najważniejszych osób na tym synodzie, kardynał Jean-Claude Hollerich, także wydaje się, że w wielu kwestiach odrzuca prawdziwego Chrystusa. Ja nie mogę oczywiście tego stwierdzić, ale stwierdzam po wypowiedziach medialnych. Chrystus przyszedł w imieniu swojego Ojca, jako jedna z trzech osób boskich. I powiedział, że ani jedna jota nie będzie zmieniona w prawie. Już nawet nikomu się nie śniło i sam Chrystus o tym nie mówił, że będzie zmieniona jakakolwiek jota w Piśmie Świętym, w tradycji, w stworzeniu świata. A już tak daleko zabrnęli neomoderniści, progresiści czy liberałowie, jak ich zwać, tak zwać, w Kościele katolickim. Wysłuchajcie Państwo fragmenciku najświeższej wypowiedzi kardynała Hollericha, udzielonej na konferencji prasowej, mam tu zapis, z Vatican News z 26 lutego. W trzecim i ostatnim punkcie kardynał Hollerich zaproponował synodalną interpretację tekstu stworzenia. Zamiast patrzeć na ten tekst jako na stworzenie mężczyzny, czy mężczyzny i kobiety, albo instytucji małżeństwa i rodziny, synodalna interpretacja tekstu polega na tym, że została stworzona ludzkość, powiedział. My jako Kościół jesteśmy częścią tej ludzkości i jesteśmy powołani, by służyć ludzkości. Zatem Kościół synodalny to Kościół, który jest posłany przez Chrystusa, głosząc Ewangelię. Ale jeśli nie będziemy służyć światu, nikt nie uwierzy w głoszenie Ewangelii. Z drugą częścią tej wypowiedzi trudno się nie zgodzić. Ale jeżeli podważamy, że Chrystus, przepraszam, że Pan Bóg stworzył na początku świata mężczyznę i kobietę,
Tak? W Piśmie Świętym wyraźnie mamy napisane mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Tylko stworzył ludzkość. W imię politycznej poprawności, bo dzisiaj jest, nie wiem, wiele płci, albo niedobrze jest mówić o tym, że w pierwszej kolejności stworzył mężczyznę, dopiero z jej żebra ulepił kobietę, to podważam już same fundamenty wiary nie tylko katolickiej, ale i praw naturalnych. Odrzucenie prawdziwego Chrystusa, szanowni Państwo, tak jak odrzucili go Żydzi 2000 lat temu, jest ponownym zabijaniem Chrystusa. Jest robieniem z niego Mesjasza nie katolickiej religii, ale jakiejś religii wszechświatowej, synkretycznej, w której jedynym grzechem jest nieprzestrzeganie zasad dialogu z, nie wiem, z LGBT i politycznej poprawności. Nie taki, jak oczekiwano, to odcinek drugi. My też dzisiaj, w dzisiejszym świecie, a także w dzisiejszym Kościele, mamy inne oczekiwania wobec Chrystusa niż te faktyczne. Mamy jego inny obraz niż ten, jakim Mesjasz jest naprawdę. Kto więc zabił Chrystusa? Kto zabił Jezusa? Taki jest tytuł naszego serialu. Fałszywymi oczekiwaniami wobec Niego zabijamy Go wszyscy, łącznie ze mną. Każdego dnia. Każdym fałszowaniem Jego obrazu, który przecież przez 2000 lat Kościół katolicki dał nam do przeżywania w prawdziwy. Zachęcam Państwa do tego, aby rozmyślać nad prawdziwym obrazem Chrystusa, nad Jego męką, już od najbliższego odcinka naszego serialu, właśnie od piątku, drugi odcinek, kto zabił Jezusa. Można, a nawet należałoby to podeprzeć drugą katechezą naszych rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez księdza profesora Skrzypczaka, którego serdecznie stąd pozdrawiam, które ukazują się na naszym kanale YouTube'owym i na portalu co niedzielę. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże.